Dzień dobry. Dzisiaj naprawdę będzie dobry dzień, bo wybieram się w jedno z piękniejszych miejsc, jak nie najpiękniejsze nad Morzem Bałtyckim, do Słowińskiego Parku Narodowego. Wstałem specjalnie o 5 rano, żeby tutaj przyjechać, żeby o 6 wyjść już na szlak, żeby było jak najmniej ludzi, bo też będzie troszeczkę walka z czasem. Koło 12 ma zacząć padać, ma padać do wieczora, nie wiem, bo te niektóre prognozy się nie sprawdzają, ale wolę nie ryzykować. Tym bardziej, że chcę iść na jedną wydmę, później jechać od drugiej strony parku, wejść na drugą. Także im szybciej to zrobię, tym może po prostu mi się uda uniknąć tego deszczu. Spacer zaczynam w miejscowości Rąbka i plan ogólnie jest taki, żeby w tej pierwszej części wycieczki dojść właśnie na wydmę Łącką i później tymi wydmami sobie pochodzić, zejść na plażę i później plażą cofnąć się i tutaj zawrócić, zrobić takie kółko. Trasa ma około 15 km, także zobaczymy, ile mi po prostu na to zleci, a później udam się właśnie od drugiej strony pod Latarnię Morską na kolejną wydmę. No ale zobaczymy, jak pogoda pozwoli, jak to będzie wyglądało. No, kto rano wstaje, ten właśnie nie płaci za bilety do Parku Narodowego, ani za parkingi. Jeżeli chodzi o sam transport na tej wyspie w Parku Narodowym, także wiadomo, że nie można tam jeździć. No i można przejść czy przejechać na trzy różne sposoby. Pierwszym sposobem jest ten, który wybrałem ja, czyli spacer. Drugim sposobem jest wypożyczenie roweru. A trzecim Melex, te małe autko, które Was dowiezie, no ale jest po prostu jeszcze za wcześnie, żeby ktokolwiek mnie gdziekolwiek podwiózł. Chociaż jakby była opcja tym Melexem, to bym podjechał, bo naprawdę chciałbym zobaczyć dzisiaj jak najwięcej. A nie wiem, czy przez ten mój spacer nie będzie to po prostu niestety ograniczone. Ale to też ma swoje plusy. Z racji tego, że... Matka, tu ładnie pachnie. Natura. I love it. Jak dojeżdżam do wydm na rowerze, nie mogę z rowerem wejść na wydmy i później sobie obejść plażą i tak dalej. Tylko muszę wrócić tą samą trasą rowerową. Dlatego ja podziękowałem i wolę sobie przejść plażą, się później zrelaksować nad Bałtykiem. Oczywiście Mikołaj nie pomyślał i się nie wypsikał żadnym offem ani nic. Przynajmniej komary na mnie lecą, no co no. Ta sama droga na wydmy jest tak relaksująca. Jest... Słyszycie to? Tutaj non-stop odbywa się koncert ptaków i czuję się tutaj centralnie, jak uszedł przez jakąś dżunglę i słyszał milion tych różnych dźwięków. A powiem Wam, że dawno nie słyszałem tak dużej ilości ptaków, ćwierkania, śpiewania. Także naprawdę jest mega. Powiem Wam, że aż mnie dreszcze przeszły, jak się obróciłem teraz za siebie. Ja patrzę, bo cały czas się oganiam od komarów, żeby mnie nie żarły po nogach. A te dziwki, taka wielka chmura za mną leci, no po prostu masakra. Ja już chcę na plażę, bo ja nawet nie idę pół godziny, a nie idę nawet pół godziny, już mnie tak nogi swędzą, mnie tak pożarły. Ja jeszcze mam boreliozę, także nie jest wskazane, żeby złapać kolejną koinfekcję od tych szkodników. No ale co, trzeba przyspieszyć kroku i uciekać przed tym. W końcu doszedłem na wydmy, było pochmurno. Też jest pochmurno, ale w końcu się tego pojawiło słoneczko. Także już wchodzimy na te piękne wydmy i zaczynamy zwiedzanie i mam nadzieję, że te komary już się ode mnie odpierolą. O, parking rowerowy. Za wszystko trzeba płacić. Za wstęp, za wypożyczenie, za parking. Tu trzeba jak na wakacje chce przyjechać, odpocząć. Tylko patrzą na cudzym nieszczęściu żerować. Źli ludzie. O matko. A ja się zgrzałem. Wbiegałem teraz na tą górkę. Pomyślałem, że... Słuchajcie,
komary odpuściły. Jakieś plażowe mędy zaczęły koło mnie latać. Masakra, wszystko chce mnie zeżreć. Dobra, robimy przerwę na śniadanie. Jemy jakiegoś bananka i ruszamy dalej tą pustynią. Doszedłem na samą górę wydm. Jest przed ósmą. Jest pusto, zero ludzi. Cisza, spokój. Po prostu jest przepięknie. Za mną w ogóle, z tych wydm, rozciąga się przepiękny widok na jezioro Łebsko. I Łebsko należy do czołówki największych jezior w Polsce. I powiem wam, że naprawdę ten widok to wow! Super! Naprawdę jest ogień. Nie sądziłem, że tutaj jest aż tak pięknie. Ale te wszystkie opisy, które czytałem na blogach i tak dalej, to się sprawdzają. Wchodząc na tą plażę z wydm w Łebie, chyba moje wątpliwości zostały rozwiane. No i ta plaża na pewno znajdzie się w top 3 i ogólnie w top 3 najpiękniejszych miejscówek nad polskim Bałtykiem. Nie wiem, czy zobaczę jeszcze piękniejsze miejsce, ale po prostu plaża jest epicka. Wchodzi się, czuć tą dzikość, wydmy, konary porozrzucane po całej plaży. Mnóstwo kamieni, natura, coś pięknego, słuchajcie, coś pięknego, naprawdę. Aż mi się chce teraz wskoczyć do tego morza. Już powoli kończę swój 10-kilometrowy spacer. Wczoraj w ogóle jak przyjechałem do Łeby, słyszałem gościa, jak rozmawiał z kimś przez telefon i mówił, że woda jest ciepła w Bałtyku. No i mówię, nie, na pewno ściemnia, ale powiem wam, że naprawdę jak sobie idę tutaj wzdłuż morza, to jak na Bałtyk jest ciepło. Chyba najcieplejsze miejsce, jakie tutaj do tej pory znalazłem. Jestem mega szczęśliwy, że wbiłem tutaj na wydmy. Nie sądziłem, że taki 10-kilometrowy spacer wzdłuż morza może przynieść mi tyle radości. Naprawdę przez ostatni rok, przez te wszystkie popieprzone rzeczy, które się dzieją na świecie. Też jak tutaj gadałem z miejscowymi, to ludzie coraz bardziej szukają właśnie takiej ucieczki w naturę, w ciszę, w spokój. I coraz więcej właśnie ludzi mi tutaj mówi, że coraz więcej ludzi przyjeżdża do Łeby. Bo to jest naprawdę coś niesamowitego, uciec od tego naszego świata, który nas otacza, od tych wszystkich negatywnych informacji. Naprawdę taka prosta czynność jak taki spacer potrafi dostarczyć tyle radości, spokoju ducha, takiej wiecie, harmonii, wyciszenia. To jest coś pięknego i czuję, że brakowało mi od dłuższego czasu takiego właśnie przebywania z naturą. Thank you.
przyjechałem na Wydmę Czołpińską. Jechałem specjalnie z Łeby 50 km, żeby przyjechać w to miejsce, ale uważam, że warto, ponieważ pierwsza mi się spodobała, ta druga jest mniej uczęszczana, dlatego postanowiłem tutaj wbić. Słuchajcie, nauczony już pierwszym wypadem na pierwszą wydmę, teraz się ubrałem tego. Bluza, spodnie, dresy, dwa razy za duże, ale jestem ubrany po prostu, żeby mnie owady nie żarły, bo nogi mam zeżarte po wydmie łąckiej, dlatego nie chcę być, dlatego nie chciałem teraz drugi raz tego błędu popełnić. No i teraz lecimy właśnie na tą drugą wydmę, sobie mogę spokojnie iść spacerkiem bez opędzania się od komarów i różnych much. No i później lecimy na latarnię, zwiedzimy jeszcze jakąś może tutaj wioskę okoliczną i będziemy wracali do Łeby. Trasa do tej wydmy wiodła przez 2 km przez las i to był easy job, można powiedzieć. Ale dojście na wydmy i później przejście na plażę to kolejne 1,5-2 km. I to takie przejście, że trzeba schodzić w dół po piasku i pod górę, w dół i pod górę. Dlatego widziałem, że niektórzy starsi ludzie się zawracali i nie chcieli się męczyć, no bo rzeczywiście podejście tutaj dla starszych ludzi może być wymagające. To nie jest tak jak na wydmie przy Łebie, gdzie podchodzimy pod większą górkę, schodzimy i to jest wszystko. Tutaj jednak, żeby dojść na tą plażę, musimy z 1,5-2 km znowu pokonać. No ale jestem teraz na takiej plaży, słuchajcie, że jeszcze takiej nie widziałem, żeby na środku, żeby przez całą długość plaży, na całej długości, żeby na całej długości plaży leżały kamienie i po środku plaży, żeby rosła trawa i też były takie mini wydmy, które możecie za mną widzieć, także nie, no chyba Słowiński Park Narodowy, jeżeli chodzi o plażę i o całokształt, wygra moje zestawienie. Tak jak dzisiaj właśnie martwiłem się o pogodę, tak do tej pory nie padało, ale jak tutaj wchodziłem na plażę, zaczęło delikatnie kropić. Także najprawdopodobniej niedługo będę się musiał stąd zawijać. Chociaż z cukru nie jestem. Mam jakieś kurtki pobrane i tak dalej, także z tym nie ma problemu. A tymczasem może sobie usiądę i coś zjem, bo jakby nie patrzeć, to dzisiaj już zrobiłem około 20 km od rana. Także trochę zmęczony jestem, no ale warto było, naprawdę. Powiem wam, że w żadnym miejscu do tej pory, od strony Świnoujścia do Łeby, tak jak byłem, nie miałem takiej ochoty, żeby tutaj wrócić, ale właśnie wtedy sobie zrobić taki trip od początku Parku Narodowego do końca. Na przykład zrobić ten trip, ja nie wiem ile ta długość ma, około 50 km, nawet biegiem, marszobiegiem, podzielić to na jakieś etapy. No mega są tutaj tereny naprawdę, żeby uprawiać jakieś aktywności, czy jazdę na rowerze. Mnóstwo osób tutaj właśnie jeździ na rowerze, czy biega, czy nawet się przespacerować, zrobić taki całodniowy sobie spacer wzdłuż morza. No piękna sprawa po prostu. Tak. Przygoda w Słowińskim Parku Narodowym powoli dobiega końca. Ja już właśnie wracam z latarni morskiej.
ale niestety była dzisiaj nieczynna, dlatego nie mogłem na nią wejść. A szkoda, bo rozpościera się z niej przepiękny widok na całą okolicę, na całe Wydmy. To jest właśnie najwyższy punkt tutaj. Ale słuchajcie, Mikołaj ma drona i oczywiście musiałem wykorzystać tą okazję, żeby tego drona użyć. Jak odpaliłem drona, wyskoczyła mi jakaś informacja, że dron może mi zawisnąć w powietrzu, bo ja nie wiem, bo czy jakaś strefa była niebezpieczna, czy jakaś blokada na tej strefie, czy miejsce, w którym nie można latać dronem. No ale postanowiłem zaryzykować, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. Wzbiłem się ponad 100 metrów w górę i zajebiście, bo nic mi się z dronem nie stało. I takie widoki poszły, że tam króciutkie te materiały nagrałem, tylko po prostu się wzbiłem, żeby zobaczyć, jak to wygląda z wysokości, ale naprawdę było warto. Dodatkowo jeszcze godzinę pod tą latarnią morską teraz spędziłem, bo poznałem dwójkę, parkę Polaków, którzy właśnie teraz mi opowiadali, jak przez pół roku mieszkali w Brazylii. Tak jak nie mam na razie jakiejś dużej zajawki na Amerykę Południową, żeby ją zwiedzać, tak po tym, co oni mi naopowiadali, też pozytywnie zakręceni ludzie, to po prostu no aż mi się chce teraz do tej Brazylii lecieć. W ogóle podczas tego wyjazdu spotykam bardzo ciekawych i też można powiedzieć bardzo różnych ludzi. Tutaj właśnie poznałem tą parkę, oni podróżują, dziarają, mają właśnie swoje studia tatuażu i jak byli w Brazylii, tak samo dziarali w Brazylii. Poznałem teraz panią starszą, u której mieszkam w Łebie i wyobraźcie sobie, że kiedyś jak była młodsza, zaczęła się topić, ledwo ją tam odratowali, reanimowali i mówi, że tak jak mieszka nad morzem, tak od 20 lat nie była nad morzem. Ma po prostu, tak jej się niedobrze robi, jak idzie nad morze. Ja tu byłem w szoku, jak mi wczoraj to opowiada. Czajcie? Mieszkać całe życie nad morzem i przez 20 lat nie pójść na wybrzeże? No po prostu mnie to zszokowało. No ale tak jak świat jest właśnie i się, tak jak na ziemi mieszkają różni ludzie, tak właśnie to jest najpiękniejsze, że to nasze życie jest różnorodne, każdy jest inny i to, co może się wydawać dla nas normalne, dla drugiej osoby będzie nienormalne, ale o to właśnie chodzi, że musi być równowaga w przyrodzie, każdy ma tam jakieś swoje przekonania, cele, wizje i zajawki, także to trzeba szanować. To jest właśnie piękne w ludziach, że są tak różni. A to wszystko i tak składa się w jedną całość.